Zioła odstraszające komary. To, jak wkurzające mogą być komary, wie chyba każdy z nas. Ale poza tymi rozwiązaniami, takimi, które możemy kupić w sklepie, jakieś specjalne sprayje, jakieś specjalne środki, które po prostu mają ostraszać komary, również istnieje kilka roślin, których zapach, czy też znajdujące się w nich olejki eteryczne, po prostu te komary odstraszają. I właśnie w kilku słowach dzisiaj o nich. Do takich roślin należą komarzyca, lawenda wąskolistna, kocimiętka, geranium. I są to rośliny, które możemy posadzić czy to w doniczkach, czy to w ogrodzie. Oczywiście ich pielęgnacja nie, raczej nie nastręcza żadnych problemów, chociaż w przypadku komarzycy, na przykład, musimy pamiętać, żeby nie była posadzona, czy też postawiona w miejscu zbyt nasłonecznionym. Pozostałe z wymienionych roślin raczej takich problemów nie mają. Ale poza komarzycą, lawendą, kocimiętką i geranium mamy jeszcze miętę pieprzową, koper włoski, bazylię, rozmaryn i melisę. W tych ziołach, roślinach, znajdują się olejki eteryczne, czy też zapach wydzielany przez te rośliny jest taki, że po prostu komary go nie lubią. Pamiętajmy, że te właśnie pięć roślin. Ziół, przypraw, jakby nie nazywać, są też czymś, co w genialny sposób można używać w naszej kuchni. Mają one bardzo fajne właściwości, o czym oczywiście mówię na odrębnych materiałach, które powinny znaleźć się w naszej kuchni, w naszej diecie. Więc, w przypadku mięty pieprzowej, kopru włoskiego, bazylii, rozmarynu i melisy, możemy je również skutecznie stosować żeby w pozytywny sposób wpływały na nasze ciało, nie tylko, żeby odstraszały wcześniej wspomniane komary, ale wraz z komarzycą, lawendą, kocimiętką i garanią potrafią w pewnym stopniu nas przed tymi komarami obronić. Niestety, ale skuteczność nie jest stuprocentowa. Pamiętajmy, że te rośliny nie zawsze odpędzą wszystkie komary, jednak ich wpływ na te komary może być na tyle pozytywny, że to po prostu zauważymy. Pamiętajmy, że te rośliny nie muszą znajdować się, tak jak powiedziałem, w ziemi, mogą być też sadzone w doniczkach, i czy to na tarasie, czy na balkonie, czy na parapecie w naszych oknach. Jeśli te rośliny postawimy, Wówczas te komary będą mocno zniechęcone, żeby po prostu czy to wlecieć do naszego domu, czy też na nasz balkon, na jakiś taras, tak żeby po prostu nam nie przeszkadzały. I właśnie te wymienione rośliny mogą w pewnym stopniu pomóc nam odstraszyć te komary, żeby te wkurzające owady nas nie atakowały i żeby nie piły naszej krwi po prostu. Więc jak najbardziej są to rośliny godne polecenia. Do tego są to rośliny, które ładnie wyglądają. A w przypadku tych ziół również możemy je śmiało stosować w kuchni i fajnie mieć taką świeżą roślinę, świeże zioło, które możemy dorzucić na przykład do jakiegoś dania, czy zrobić na przykład: czy to z melisy, czy to z mięty, jakiś napój. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.